Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w Daleszycach już otwarta. Jest to historyczna i największa jak dotąd inwestycja na tym terenie. Jej łączna wartość wyniosła ponad 12,5 miliona złotych. Samorząd gminy pozyskał na jej budowę bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, czyniąc tym samym milowy krok w stronę uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zabezpieczając jej sprawne działanie na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jeżeli chodzi o kwestię samego pomysłu, to było jedno z zadań jakby priorytetowych, które chcemy wykonać. Od 2016 roku były pierwsze już plany, żeby to zadanie wykonać. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tutaj w ramach RPO i następnie został wyłoniony wykonawca. Te inwestycje dziś możemy się cieszyć tutaj właśnie, że dzięki wsparciu środków zarówno unijnych, jak i tych rządowych możemy być świadkami tego wielkiego historycznego wydarzenia na terenie gminy Daleszyce, bo trzeba powiedzieć, że to jest największa inwestycja kubatorowa w historii gminy Daleszyce. Wartość inwestycji ponad 12,5 miliona złotych, a nie było łatwo, żeby tą inwestycje wykonać. Trzeba było odważnej decyzji i po pierwsze, po drugie zgody Rady i zabezpieczenia środków w budżecie, aby zdecydować się właśnie na tą inwestycję. Dzięki rozbudowie oczyszczalni jej przepustowość zwiększyła się prawie trzykrotnie. Dzisiaj tego typu instalacje są bardzo oczekiwane, ponieważ wraz z rozwojem różnych procesów, które zachodzą w społeczeństwie, jesteśmy producentami ogromnej ilości nieczystości. I to wszystko trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby te nieczystości przerobić. I bardzo z tego powodu się cieszę, że tutaj gmina wykorzystała ogromne środki zewnętrzne, bo to były środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Również Daleszyce skorzystały z Rządowego Funduszu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych. To jest duże wsparcie, i spore zaangażowanie również własnych środków. I chwała za to. Ja gratuluję tej inwestycji, tej instalacji, która z całą pewnością przyczyni się do tego, że tu w gminie Daleszyce będą tworzone coraz to lepsze warunki do rozwoju społeczności tej gminy. Prawie 100% z wodociągowania, ponad 60% kanalizacji. To jest bardzo wysoki wskaźnik. To zaświadcza o tym, że Daleszyce dbają o ochronę środowiska. Jestem wdzięczny za to władzom samorządowym, panu burmistrzowi, radnym, bo to zaświadcza o tym, że rzeczywiście te sprawy są bardzo bliskie samorządowi gminy Daleszyce. Słów uznania dla samorządu gminy Daleszyce za realizację tak dużej i potrzebnej inwestycji nie szczędził senator Krzysztof Słoń. Gratulacje dla władz samorządowych miasta i gminy Daleszyce, ale też podziękowanie za to, że środki unijne zostały tutaj przekazane i ten 50-procentowy wkład gminy Daleszyce został uzupełniony. Gratulacje na ręce władz gminy Daleszyce złożył także wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak. Ja chciałem podziękować panu burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy Daleszyce, bo jesteśmy dzisiaj świadkami ważnego wydarzenia. Bo to nie tylko otwarcie tej nowoczesnej oczyszczalni, ale tak naprawdę pewien proces, który pan burmistrz dzisiaj zakończył, a jest to proces unowocześniania bardzo ważnej infrastruktury społecznej, właśnie oczyszczalni ścieków, bo w gminie Daleszyce znajdują się trzy oczyszczalnie. Ta jest oczywiście największa i najnowocześniejsza, ale dwie pozostałe staraniami samorządu Daleszyc też zostały unowocześnione. Są to inwestycje, których na co dzień nie widać, bo to nie jest ładny chodnik z infrastrukturą, to nie jest nowy kawałek drogi, ale jest to inwestycja w przyszłość, w ekologię. W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe obiekty, m.in. budynek oczyszczania mechanicznego, blok oczyszczania biologicznego, stanowisko dmuchaw i plac magazynowy osadu zgranulowanego. Powstały także nowe drogi, place, wymieniono ogrodzenie i zagospodarowano teren. Nowoczesna oczyszczalnia już została oddana do użytku. Ma zabezpieczyć potrzeby mieszkańców przez najbliższe kilkadziesiąt lat.